dość tej pobożności. Jesteśmy w przeuroczej alemańskiej wiosce. Minęliśmy Nachiczewań, skąd snajperzy ponoć wczoraj strzelali do gościa w Kamazie. Myśmy ten Kamaz mijali nieświadomie z niczego, a ja jak zwykle, żeby ukoić swoje nerwy, oddałem się obżarstwu. Przepyszna taka pita z mięseczkiem, urocza, kochana, cebulka, a do tego wspaniałe gruzińskie, nie gruzińskie, tylko armeńskie wino no name, wytrawne, naprawdę niezwykle idzie z tą bułeczką. Podkreślam, że nie jestem kierowcą na Kaukazie, byłoby to dość trudne. Też mamy akcenty, mamy dalej, nadal biblijne, ponieważ posiadam koszulkę. Nauczymy się kilku słów po ormiańsku. Bayam zes, czyli dzień dobry. Nasz przewodnik pomoże mi powiedzieć dziękuję. Sznoraka lucium. Sznoraka lucium. Tjun. Będzie bardziej elegancko. Tego się nauczyłem. Moi Państwo, aż mi ochota bierze, żeby rozwinąć tę przepiękną kompozycję. I co ukazuje się naszym oczom? Mięsko, cebulka, szałwia i jakieś cudowne przyprawy, które nadają tak egzotyczny smak tej potrawie, że nie będę Państwa bardziej katował i jeszcze raz wypiję w imię prehistorycznego kościoła apostolskiego kościoła Armenii, w imię jedności chrześcijan wypiję wasze zdrowie. Moja ukochana małżonko, najserdeczniejsze pozdrowienia z pięknej Tschaldbili w wysokości 2000 metrów. Pozdrawiamy ekipa podróżników. Ja i moje kwiatki. Ja i moje kwiatki. Dla ciebie.